Bardzo dobrze, tym bardziej, że właśnie trochę padało i myśleliśmy, że wszyscy sobie pójdą, a jednak nie poszli i to było bardzo miłe. A czyli co, zdarza się, że jak pada, to ludzie sobie idą? No właśnie nie zdarza się. Myśleliśmy, że może będzie to pierwszy raz, kiedy pójdą sobie, jak będzie padało, ale nie poszli, więc koncert bardzo udany. Bardzo dobrze rokuje na kolejne nasze plenerowe koncerty. Mhm. Myślę, że może sobie padać. A dużo w tym sezonie macie koncertów? Dużo mamy koncertów. Mamy kilkanaście w maju, kilkanaście w czerwcu, potem jeszcze kilkanaście w lipcu. My gramy głównie koncerty weekendami, no oczywiście zahaczając jeszcze tam jakieś czwartki, piątki, jak jest duże zapotrzebowanie. Szczególnie teraz w maju są juwenalia, są imprezy studenckie, więc jest ich jak dla nas dużo. No, jak dla nas dużo, bo my też zajmujemy się innymi rzeczami i w tygodniu ciężko pracuje. To jest trochę błędne myślenie, że one są pisane, te teksty dla 30-40+. Mhm. One są pisane dla każdego człowieka, który trochę myśli. To znaczy dla takiego, który ma jakieś przeżycia, który coś z życia wynosi, który coś o czymś w życiu, czegoś już zasmakował. I to są takie teksty, które zrozumie tak samo nastolatek, jak i ktoś, kto ma 80 lat. No. Każdy znajdzie w nich coś dla siebie i to jest też fajne, że się powtarza po koncertach, że podchodzą ludzie do nas i mówią ja strasznie lubię taki tekst, tak? Reszta to tam okej, fajnie, niby tam ten, ale ten jest dla mnie bardzo ważny. Czyli to oznacza, że każdy sobie w tych tekstach coś tam znajduje. Coś dla siebie i coś tam może przeżył podobnego, o czym jest w tych tekstach. I dlatego go to wzrusza, jakoś dotyka. Mhm. Ja myślę, że po prostu ludzie przychodząc na takie koncerty chcą śpiewać, chcą się bawić, chcą jakoś uczestniczyć w tej imprezie. Nie chcą być tylko takimi biernymi uczestnikami, którzy gdzieś tam sobie siedzą albo stoją i patrzą na to, co się dzieje na scenie. Oni chcą też w tym zjawisku uczestniczyć i dlatego my im tylko to próbujemy tak trochę ośmielić ich do tego. Mhm. A naprawdę nie trzeba dużo pracy, żeby ośmielić tych ludzi, żeby oni też śpiewali, też tańczyli, żeby się złapali za ręce. Ludzie potrzebują wspólnoty, potrzebują zabawy, potrzebują ze sobą być, potrzebują się fajnie pobawić. Jeśli ja im powiem ze sceny, dobra, złapmy się teraz za ręce, oni się z reguły łapią za ręce i się kiwają, jest fajnie. Mhm. To akurat, że jesteśmy dziennikarzami z przypadkiem, po prostu jesteśmy ludźmi, którzy bardzo chcieli zawsze grać muzykę i to nas łączyło dosyć mocno. A że akurat myśmy się znali jakoś tam, no spotykaliśmy się w pracy, to mieliśmy okazję, żeby o tym porozmawiać, żeby się dogadać między sobą, że słuchajcie, no to może zrobimy jakiś zespół. Nie jesteśmy zespołem, znaczy unikamy w ogóle czegoś takiego, że jesteśmy zespołem dziennikarskim. Nie jesteśmy zespołem dziennikarskim, bo to nie gra żadnej roli w naszym zespole. My jesteśmy zespołem po prostu częściowo dziennikarzy, którzy się zgadali wcześniej gdzieś tam, żeby razem grać. Czujemy zadowolenie, ponieważ tantiemy idą. No. Dobre. Dobre.